Pytam pana komendarza, jak to jest, że z jednej strony Ministerstwo Sprawiedliwości mówi, że nie pracuje pan i nie pracował od 2015 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości, a pan mówi, że pracował. Szanowny panie, no język polski trudny nie jest. Pani Kinga Gajewska też go, chyba, pytanie, też go chyba może zrozumieć. A czytał pan pytanie i od 2015 roku nie pracowałem w Ministerstwie Sprawiedliwości. A czytał pan pytanie Kingi Gajewskiej? Tak, oczywiście. Z niego wynikało, pytanie, że od 2015 roku czy pracowałem? Nie, nie pracowałem. Co jest w pytaniu Kingi Gajewskiej, proszę powiedzieć? Słucham? Co jest w pytaniu pani Kingi Gajewskiej? Czy pracowałem od 2015 roku? Nie, w byłem pytaniu na stażu. Kingi Gajewskiej jest napisane o wszystkich formach zatrudnienia, o stażu, współpracy, no tak, pracy. I nie byłem od 2015 roku, tylko od 2016 roku. Język polski może dla Kingi Gajewskiej jest trudny. Dla Rafała Trzaskowskiego być może wybrałby język niemiecki zamiast języka polskiego. A wie pan, co to jest manipulacja? Słucham, no pan najlepiej wie, co to jest to, manipulacja. To co pan robi od samego początku w internecie. No to, co pan robi w parlamencie, to co wy wszyscy z Platformy robicie w parlamencie od lat. Ale wie pan, że został pan złapany na kłamstwie, prawda? Nie, nie zostałem złapany na kłamstwie. To pan wczoraj kłamał, ordynarnie pan kłamał wczoraj. Czy Amnesty International nie było na czarnych protestach? To jest pytanie do pana. Czy Amnesty International nie był... są po to, żeby polskie kobiety miały szerszy dostęp do mordowania własnych dzieci? Tak, według pana? Tak, do aborcji. Aborcja jest, no, równa się mordowanie polskich dzieci. Na tym polega ta różnica. No właśnie jest na tym polega, że niektórzy są za życiem, niektórzy są za życiem. Wszystko, co pan robi, będzie nagrywane. Kłamał pan w internecie.